Moim dzisiejszym gościem w rozmowach otwartej nauki jest pan profesor Zbigniew Błocki, matematyk i dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Dzień dobry, panie profesorze. Narodowe Centrum Nauki to agencja mająca na celu wspieranie badań naukowych w ich wymiarze podstawowym. Chodzi o prace eksperymentalne, teoretyczne, bez nastawienia na wykorzystanie tych wyników w praktyce. Przypuszczam, że przydzielając granty badawcze, NCN bierze pod uwagę nowatorstwo projektów. Jednak w dzisiejszej nauce obiektywna ocena projektu musi być trudna, zważywszy na lawinowy przyrost nowych badań w skali krajowej, globalnej. Jak w takim zatrzęsieniu wiedzy efektywnie się orientować? Czy otwarty dostęp do badań naukowych pomaga lepiej odnajdywać się we współczesnym krajobrazie nauki? Rzeczywiście nowatorstwo projektów to jest absolutnie najważniejszy element oceny. I trzeba przyznać, że system, który NCN wprowadził, bazując na doświadczeniach ERC, European Research Council, ten system oceny jest dość rozbudowany i nie waham się powiedzieć kosztowny. Natomiast uważamy, że jest to wydatek niezbędny. Dokładnie rzecz biorąc, ocena jest dwuetapowa. W pierwszym etapie wnioski podlegają wstępnej selekcji przez panel złożony zwykle z kilkunastu, powiedzmy, czołowych polskich naukowców w danej dziedzinie. A później te wnioski, które przejdą dalej, są wysyłane do recenzentów zewnętrznych. Dlatego też wydaje mi się, że do samego systemu oceny kwestia dostępu otwartego nie jest jakaś najważniejsza, dlatego że tak czy siak te wnioski, które później będą finansowane, i tak trafiają do ekspertów bardzo blisko w tej dziedzinie zorientowanych i oni są w stanie ocenić właśnie nowatorstwo projektu, no jak i doświadczenie osób, które o nie aplikują. No i zakładam też, że dostęp do wszelkiej potrzebnej literatury mają. No, natomiast oczywiście otwarty dostęp jest ważną kwestią, jeśli chodzi o inne aspekty. A czy NCN planuje wprowadzenie jakiegoś mandatu związanego z nieotwartym dostępem, ponieważ zarówno Komisja Europejska, jak i wiele instytucji, które finansują badania, jak ERC właśnie wspomniane, czy Fundacja Wellcome Trust, wspierają otwarty dostęp, zachęcając bądź wręcz zobowiązując grantobiorców do tego, żeby swoje prace finansowane właśnie przez te instytucje deponowali w odpowiednich repozytoriach. Jak to będzie wyglądało w przypadku NCN-u? Tak, zdecydowanie tak. Planujemy, że będzie to wymóg na etapie raportów końcowych po zakończeniu projektu. Wszystkie badania, które były finansowane przez NCN, będą musiały być publicznie udostępnione. Najprawdopodobniej znajdą się te materiały na odpowiedniej stronie razem z raportami końcowymi projektów. A jak wygląda kwestia repozytoriów? To znaczy, czy zamierzają Państwo utworzyć jakieś osobne repozytorium NCN-owe, czy też będzie to pozostawione wyborowi właśnie grantobiorców? Tu nie ma jeszcze konkretnych decyzji technicznych tego typu. Zobaczymy. Być może będzie to po prostu strona NCN-owska, na której raporty końcowe się będą znajdować i razem z nimi również wszystkie prace, albo przynajmniej linki do tych prac dostępne w internecie. Także
to jeszcze jest w trakcie. Rozumiem. Panie profesorze, pozwolę sobie powrócić jeszcze na chwilę do wspomnianego wcześniej właśnie przyrostu badań naukowych, rzeczywiście ogromnego w tej chwili. Chciałem spytać, co pan myśli na temat otwierania danych? To znaczy, czy otwieranie danych badawczych przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie wyników badań? Czy nie jest tak, że zamknięte dane są po prostu tożsame z jakimś niewykorzystanym potencjałem? Czy na przykład jest to jakieś ryzyko, że badania będą dublowane? Co pan myśli na ten temat? Absolutnie zgadzam się, że to jest bardzo ważne właśnie dla lepszego wykorzystania tych badań. No, jest to oczywista rzecz. Wydaje się, że żeby postęp jakiś w nauce był, to osoby, które nad jakimś zagadnieniem pracują, muszą znać aktualny stan wiedzy. No, a żeby to znać, no to muszą mieć dostęp do tych badań. Poza tym wydaje mi się, że no w ogóle chyba świat, przynajmniej powiedzmy taki zachodni, idzie w kierunku transparentności, więc absolutnie również powinien on być w nauce. Tak, myślę, że jeszcze jest, może można tutaj też podnieść aspekt właśnie tego, że to są badania finansowane z pieniędzy publicznych, więc właśnie, żeby była też większa kontrola takich wydatków, to też jest kolejny powód, żeby one były ogólnie dostępne. Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe, z kolei inna instytucja finansująca, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, skupia się na styku współpracy nauki i gospodarki. I chciałem zapytać, czy w praktyce istnieje jakaś łączność pomiędzy badaniami finansowanymi przez obie agencje? To znaczy, czy na przykład badania teoretyczne finansowane przez NCN bywają kontynuowane w ramach grantów NCBR? Jak odbywa się ewentualna wymiana informacji naukowej? Krótka odpowiedź brzmi tak. Przede wszystkim na początku chciałem powiedzieć, że my oczywiście ustawowo finansujemy badania podstawowe, czy tak jak pan powiedział na początku, takie, których główną motywacją nie jest bezpośrednie zastosowanie. Natomiast to kryterium spełniania badań podstawowych, ono nie jest jakoś bardzo rygorystycznie u nas traktowane. Wymagane jest, by ono bardzo istotnie w każdym wniosku występowało. Natomiast też się zdarza, że już we wnioskach i projektach, które są finansowane przez NCN, jakiś komponent aplikacyjny występuje. Ale oczywiście musi być bardzo ważny ten komponent podstawowy również. Jeśli chodzi o bezpośrednie, powiedzmy, wspólne działania z NCBR-em, no to przede wszystkim chciałem powiedzieć o takim konkursie, którego pierwsza edycja właśnie się zakończyła i zwycięzcy zostali ogłoszeni. Się nazywa Tango. To jest, można powiedzieć, odpowiednik takiego programu Proof of Concept ERC. I polega on na tym, że osoby, które już realizowały granty w NCN-ie z badań podstawowych, mogą później złożyć wnioski właśnie na taki wspólny konkurs, których celem już jest wdrożenie tych badań w praktyce, w biznesie na przykład. I mamy zamiar ten projekt kontynuować. No, liczymy, że druga edycja tego konkursu niedługo zostanie ogłoszona. Panie profesorze, chciałbym teraz nawiązać do pana osobistych doświadczeń jako badacza. Jest pan matematykiem, a wiadomo, że przedstawiciele tej dziedziny bardzo chętnie korzystają właśnie z otwartego dostępu. Między innymi Tim Gowers jest taką postacią rozpoznawalną w tym obszarze. Często zresztą ten open access jest realizowany raczej oddolnie. Pan sam na swojej stronie internetowej udostępnia ponad 50 artykułów własnych i materiały wykładowe.
Czy pańskim zdaniem polscy naukowcy jako grupa, jako społeczność rozumieją i wspierają mechanizmy open access? Czy są pozytywnie nastawieni do tego? Jak w ogóle można by ich zachęcać do większej otwartości? Tak, wydaje mi się, że w matematyce generalnie problemu nie ma. Open access, można powiedzieć, jest powszechnie stosowany. No, tak jak w moim przypadku jest to akurat, powiedzmy, na mojej prywatnej stronie, ale w większości osób aktywnych naukowo do tego służy taka baza archive.org, zresztą Cornell University prowadzi. Ona jest również bardzo popularna wśród fizyków i astronomów i można powiedzieć, że prawie wszystkie prace, takie preprinty, czyli prepublikacje, prawie wszystkie istotne z ostatnich kilkunastu lat można tam znaleźć i do niej jest absolutnie otwarty dostęp. Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia, rzeczywiście udostępniam prawie wszystko, w szczególności też bardzo dużo materiałów dydaktycznych. Osobiście jestem bardzo dużym zwolennikiem otwartego dostępu. Powiedzieć, że w matematyce w ogóle publikowanie artykułów czy książek w wydawnictwach tak naprawdę ma w tej chwili tylko i wyłącznie znaczenie jako pewien stempel jakości. Ono nie służy już dystrybucji tych badań, bo ludzie zainteresowani mogą łatwo do nich dotrzeć. Wydaje mi się, że też nawet wyszukiwarka Google jest bardzo pomocna w tym, mogę to nawet też sam z osobistego doświadczenia powiedzieć. Natomiast wspomniał Pan o Timothy Gowersie, oczywiście słynnym matematyku, laureacie medalu Fieldsa, który w te sprawy rzeczywiście się bardzo angażuje. I kilka lat temu zorganizował pewną akcję, mającą na celu bojkot jednego z dużych wydawnictw. I tu rzeczywiście jest problem i on głównie się wiąże z pewnym stykiem właśnie pieniędzy, środków publicznych z prywatnymi przedsiębiorstwami, wydawnictwami i pewnymi dość takimi, powiedział, monopolistycznymi praktykami tych wydawnictw. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy zarówno autorzy, jak i edytorzy, jak i recenzenci, przynajmniej w matematyce, albo w ogóle nie są wynagradzani, albo w bardzo małym stopniu. Jeszcze w dodatku, na przykład w matematyce, praktycznie cały skład jest robiony przez autora, ponieważ wydawnictwo dostaje praktycznie profesjonalne pliki, które dość łatwo jest tam w stanie zmienić do swoich celów. Te ceny, które wydawnictwa na swoje produkty, jak czasopisma czy książki, ustalają, wydają się trochę mało związane z rzeczywistymi kosztami. I ja tutaj widzę problem. Wydaje mi się, że taka instytucja jak NCN powinna być bardzo ostrożna w kwestii wyboru, jaki standard open access, na jaki standard mielibyśmy się decydować. No, jak już mówiłem, z tych dwóch, czyli ten złoty i zielony, NCN zdecydowanie optuje za tym zielonym, czyli takim dostępem wolnym w jakichś, powiedzmy, repozytoriach czy na stronach. No właśnie, niektórzy moi rozmówcy kładą bardzo duży nacisk, kiedy rozmawiamy o otwartym dostępie, na kwestie finansowania. Wydaje mi się, że znaczna część ich obaw związana jest właśnie z tak zwaną złotą drogą, czyli z tym otwartym dostępem przez czasopisma otwarte. Z kolei jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać ze Stevenem Harnadem, który podkreślał bardzo wyraźnie, że otwarty dostęp to przede wszystkim właśnie udostępnianie
recenzowanych, przeznaczonych, już zaakceptowanych do publikacji wersji artykułów, które mają ukazać się w tradycyjnych czasopismach, publikowanie tego właśnie w repozytoriach, że to jest istota rzeczy, jeśli chodzi o open access. Ale zmierzam do tego, czy nie komplikujemy zanadto kwestii open access, zamiast po prostu pracować od podstaw w tym obszarze? Być może. No, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że z tego co wiem, a szczególnie jako dyrektor NCN-u, nie powinienem patrzeć na sprawę tylko jako matematyk, tylko ogólnie, specyfiki w różnych dziedzinach są różne i to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o no właśnie brak problemów w tym względzie w takiej dziedzinie jak matematyka, może już inaczej wyglądać w biologii na przykład, albo aż nie mówię o medycynie, gdzie z tego, co wiem, takich praktyk, żeby te preprinty, powiedzmy, ogólnie udostępniać, nie ma. I wtedy, no, rzeczywiście badacze mają ten problem, czy wykupywać open access, bo jeżeli nie wykupią, to wiedzą, że te badania nie będą na przykład tak cytowane, bo nie będzie do nich aż takiego dostępu. No, to są skomplikowane kwestie. To rzeczywiście tutaj tak łatwo. Nie wiem, czy są bardzo łatwe rozwiązania, ale na pewno trzeba mieć też właśnie na względzie no, sensowność wydawania publicznych pieniędzy i to jako dyrektor NCN-u też będzie jedna z ważnych rzeczy, o których będę myślał. Panie profesorze, a czy uważa pan, że właśnie otwarty dostęp powinien być zadeklarowany na szczeblu państwowym odgórnie, czy też powinien pozostawać w gestii poszczególnych uczelni, instytucji? Czy, mówiąc innymi słowy, powinno się raczej dążyć do tego, żeby został narzucony, czy raczej powinniśmy przekonywać naukowców do jego zalet? Nie ma, trudno mi powiedzieć, prawda? Nie mam tutaj sprecyzowanej opinii. Na pewno trzeba uważać z różnymi, powiedzmy, czy szczegółowymi, czy ogólnymi regulacjami, żeby pewnych rzeczy nie zepsuć, bo jak wiemy, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i mam też pewne obawy, jeżeli państwo zbyt te sprawy będzie chciało uregulować. Natomiast nie wykluczam pewnych regulacji, na przykład właśnie tego typu, że badania finansowane z pieniędzy publicznych muszą ostatecznie być w jakiejś formie dostępne, w taki sposób otwarty. To zapytam jeszcze o ewaluację badaczy. Czy pańskim zdaniem udostępnianie wyników badań właśnie w modelu otwartym powinno być jednym z kryteriów oceny pracy badacza, jak również, czy powinno być kryterium przy przyznawaniu grantów? Bo myślę sobie, może otwartość dzisiaj na przykład się w ogóle nie opłaca badaczom. Nie, myślę, że w tym kierunku bym nie szedł. To znaczy jednak granty głównie chcemy finansować te, których jakość badań jest najwyższa, nie to, w jaki sposób je finansuje. To jest trochę drugorzędna rzecz jednak. Raczej bym starał się badaczom pewne rzeczy ułatwić. Jeżeli udałoby się dopracować pewnych rozwiązań, które właśnie by badaczom w jakiś prosty sposób pozwoliły na otwarte publikowanie swoich badań, to na pewno oni to będą robić. Natomiast, jak mówię, sprawa nie jest łatwa, ponieważ to, co badaczy najbardziej interesuje i co jest jakby najbardziej konkurencyjną rzeczą, jest ten stempel jakości. I to też potem decyduje w dużej mierze o finansowaniu następnych grantów i tak dalej. No, pewne czasopisma, które mają już swoją dużą renomę, no też są często dość drogie. Takimi, powiedzmy, odgórnymi regulacjami też tego tak łatwo nie zmienimy.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę i pański czas. Dziękuję bardzo.